Dzień dobry Państwu, dzień dobry Marku. Marek wrócił z Panamy, jest naszym łącznikiem z Panamy. Wrócił kilka dni temu, znaczy wczoraj, tak, z rejsu, więc może byś nam opowiedział, co się wydarzyło na przełomie dwóch Ameryk, bo wyjechałeś ze środkowej, czyli praktycznie z południowej i przypłynąłeś do Ameryki Północnej. Możesz wrażenia nam opisać? Obawialiśmy się, że akurat po COVID-zie będzie tak, że ta ilość tych starszych osób, ponieważ wybieramy ostatnio zwłaszcza takie kruzy, które średnia wieku jest to mniej więcej wieku mojego ojca, jest takie coś, że jak myśmy je po raz pierwszy zaczęli brać kilka lat temu, to byliśmy najmłodsi. Potem już tych najmłodszych było tak może dwie osoby, znaczy dwie pary oprócz nas. Teraz już może z pięć par jest takich, ale to nie świadczy, że nagle ta średnia wieku idzie w dół, tylko my jesteśmy coraz bardziej starsi. Na tym to polega, ale jest tak, że to jest bardzo ciekawe. Spotkaliśmy tam taką Polkę, która pracuje od 20 lat na kruzach i ona tłumaczyła to nam, w jaki to sposób się zmienia. Jak przed COVID-em robiłem taką analizę i okazało się, że jak na przykład kupi się stoki, Cruise Lines to jest jedno z lepszych inwestycji, ponieważ rzadko jaki biznes w ciągu 10 lat podwoił ilość swoich klientów, a akurat Cruise Lines to zrobiła. No to ale nie to wiem, może telefon. Przed pandemią to było prawdą. To było przed pandemią, przez 10 lat oni mieli dwa razy nagle potem większą ilość klientów. To bardzo fajnie wytłumaczyła ta Polka, ona tłumaczy, powiedziała tak, w połowie lat 90. cruise kosztował, taki lepszy cruise kosztował na dzisiejsze ponad 3000 dolarów za jeden dzień, za jedną osobę. To rzadko kogo było stać. Teraz taki cruise, taki jeden z lepszych, kosztuje mniej niż 1000, więc 4 razy mniej kosztuje niż było. Dlatego bardzo dużo osób zaczęło na te cruise jeździć i to jest tak, że to jest ten cruise lepszy, a jest jeszcze pełna skala tych innych cruise'ów, że na przykład ten na sam dole to tyle samo się płaci, co za pokój w hotelu, tylko że siedzi się na cruise, on ciebie przenosi do innych krajów. I dlatego no fajnie się to rozwijało, tylko że jak pandemia oczywiście strzeliła, no to poleciało na łeb, na szyję w dół i nie wybiło się od tamtej pory w ogóle, bo te firmy bardzo się zadłużyły i jest tak, że Norwegian wzięło tam 30 miliardów chyba kredytu, no ale oni w najlepszym roku mieli tylko 2 miliardy dochodu. To żeby 30 miliardów spłacić, to trzeba 15 lat mieć, czekać na to. No właśnie, ale to nie wiadomo, czy znowu jakiś COVID nie będzie, stąd też no, na razie wszyscy tak wolą nie dotykać tego, ale na kruzach w sumie jest bardzo fajnie. Myśmy zawsze podchodzili do tego w taki sposób, jak większość zresztą osób, że nie, to są dla takich już starszych osób, a co tam robić, nudno będzie. I potem raz zdecydowaliśmy się tam pojechać z dziećmi i się okazało, ojejku, bardzo fajnie. No potem drugi, trzeci raz i jest tak, że teraz w sumie to wyjeżdżamy po to, nawet nie już, żeby zobaczyć jakieś inne miejsce, żeby Cruise tam nam pokazał, tylko po prostu, żeby spędzić miło czas przez jakiś tydzień albo dwa tygodnie. I ten nasz cruise to zaczął się w Panamie, w ogóle po raz pierwszy w historii Panama City ma własny terminal, oni nigdy nie mieli i akurat w tym roku się otworzył, a że nam odwołali najpierw jeden cruise, bo pandemia, potem drugi i trzeba było szybko to wziąć, więc stwierdziliśmy, o fajnie, akurat tutaj terminal się otworzył, no to weźmiemy stąd, żeby to nie przypadło. I to był tak w sumie taki szlak standardowy, bo on tam przepłynął przez kanał. To myśmy to już któryś raz zrobili, stąd też z Panama City w ogóle na 600 osób, to tylko myśmy byli z Panama City. Nam wydawało się, że tutaj bardzo dużo Panamczyków będzie, czy takich może obcokrajowców, no a się okazało, że tylko my. To jak przepływaliśmy przez kanał, to ja chyba byłem jedyną osobą, która tam spała jeszcze i dopiero budziłem się pod koniec, bo to każdy chciał zobaczyć to.
Ale to jest w sumie nudne, jest to bardzo duża atrakcja na samym początku, potem już nie za bardzo. I wpłynęliśmy właśnie w te regiony, które ciebie trochę interesują, właśnie Kolumbia. I dobiliśmy tam do Santa Marty i przed Santa Martą jeszcze do Kartageny. I było coś takiego, że jak wspominałem wcześniej, my ciągle szukamy tego planu B. Nie po to, żeby się przenieść, ale po to, żeby go mieć, żeby go nie realizować, no bo jednak tutaj będzie lepiej, ale jak coś się zawali, no to żeby się przenieść. No i ta Kolumbia jest taka interesująca, zwłaszcza no bo to jest blisko, mniej więcej tyle samo się leci, co do Panamy i tam jest taniej niż w Panamie, no ale ma też takie pewne minusy. Stąd też no jeszcze raz przyglądaliśmy się Kartagenie już po raz, nie wiem, czwarty albo piąty, no i Kartagena jak to Kartagena, ale bardzo interesowała mnie Santa Marta, bo to takie fajne, historyczne miasteczko, jeszcze starsze od Kartageny i takie mniejsze. No ale znowu jest tam bieda taka, że no za bardzo nie ma nawet, nie wiem, kupić sobie jakiegoś lepszego miejsca gdzieś i się schować. Ale na Przepraszam, wybrzeżu... cię przerwę. Czy ty wiesz, że jak ty napisałeś, że jesteś w Santa Marta, to akurat tego następnego dnia zadzwonił, napisał do mnie ktoś z Santa Marta i pytał się, jak się może z tobą skontaktować. On mówi, no wczoraj był w Santa Marta. Także nawet takie bliskie związki polskie tam. No i Santa Marta cię zawiodła? Jeśli tak, zawiodła. I ktoś mnie nawet podpuścił tam z kruzu, mówi, ja zobaczysz, to będzie bardzo fajne. I potem przychodzę i tak, no gdzie to było fajne? Mówię, nie, ja wiedziałem, że to nie będzie fajne, tylko tak podpuściłem ciebie specjalnie. Stąd też Santa Marta to nie dużo nie. Ale mają taką piękną plażę słynną, nie pamiętam, Rodadero czy coś takiego. No tak, oni mają taką bardzo małą zatokę, która jest bardzo zabudowana, więc tej plaży tam za bardzo nie ma i mają taką zupełnie pustą plażę z boku, do której prawie dojechać się nie da. No więc nie można kupić sobie takiego, nie wiem, no mieszkania albo domu, żeby bardzo blisko plaży było. Nie da się. Chyba, że na tym zagęszczonym kawałku, no ale to pewnie... No nie wiem, czy to tak, jest... Tak, ale na przykład jak wyjeżdża się za Santa Marta, to tam, i to jest typowe dla Ameryki Łacińskiej, na przedmieściach, to tam mieszkają ci ludzie, którzy za darmo sobie wybudowali te takie szaks, nie? To za bardzo nie są domy, tam za bardzo nie ma toalety, nie ma wody też i w czymś takim mieszkać oczywiście to trzeba uciekać, bo to mogą ciebie obrobić albo nie wiem, no zabić za zegarek, który masz. Nie, no to za bardzo nie. I nawet Kolumbijczycy no to starają się unikać takich terenów, ale coś ciekawego. Największym miastem na wybrzeżu w Kolumbii jest Barranquilla. I myśmy tam nigdy nie byli. No już tyle razy w Kartagenie do Santa Marty po raz pierwszy, ale Barranquilla nigdy się nie udało odbyć, no bo tam kruzy nie stają, jakoś jak wycieczki się bierze, no to tylko przelatują przez Barranquillę. Ale to jest miasto, które ma już prawie tyle, co Warszawa. I ono miliony, tak. będzie miało dużo więcej mieszkańców niż Warszawa, no bo bardzo szybko się rozwija. I było coś takiego ciekawego, jak na przykład no już byłem zdesperowany w Santa Marcie, okej, to już postawię tą kreskę na Kolumbii, już nie będę szukał tam niczego. I spytałem się trzech różnych osób. Tam gdzieś tam jakiegoś strażnika, znowu tam osoby w sklepie, która pracuje. Jakby na przykład, nie wiem, no miała, już była na emeryturze, miała dużo pieniędzy, chciałaby się przenieść, no gdzieś tam w Kolumbii na to wybrzeże, no to gdzie by się przeniosła? I wszystkie trzy osoby odpowiedziały Barranquilla. To też słyszałem, ale ja byłem przerażony Barranquillą. Ja byłem w Barranquilli, no co prawda, ze 20 parę lat temu i przyleciałem samolotem ze Stanów do Barranquilli właśnie. Potem do Kartageny pojechałem. No i tam byłem na 3 dni. Beznadziejny brud, smród, tak. To widocznie się musiała niezwykle rozwinąć. Może dlatego, że wtedy Kartagena stała, ze względu na to, że dużo tych narkotrafikantów porwali Amerykanie do więzień na Florydzie. Kartagena stanęła i być może, że najbliższa Barranquilla się rozwinęła. Ale wiesz co, ja tylko tak chciałem, myślałem, że powiesz coś, na przykład, że ktoś wyskoczył ze statku i ratowałeś go, że coś takiego sensacyjnego. Może wiesz co, wróćmy do pytań, bo było sporo pytań związanych z pierwszym twoim wystąpieniem i co, możemy tak zrobić, a potem wrócimy do rejsu? Tak.
Słuchaj, więc pytania są no, takie troszkę katastroficzne. Czy jest bezpiecznie w Panamie? Pyta jeden ze słuchaczy, ale chyba dwóch innych też takie pytanie zadało. Czy w Panamie jest bezpiecznie? W całej Ameryce Łacińskiej jest mniej więcej tak samo. W zależności gdzie się kupi, tam może być bardzo niebezpiecznie i może być super bezpiecznie. Ale oczywiście te gradacje są. Niektóre kraje są bardziej bezpieczne, inne nie. Mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o Panamę, to jest top 3 z krajów. Może bardziej bezpieczne to Kajmany są i Urugwaj. I to wszystko. No bo inne kraje, może akurat w innych krajach jest bardzo zbliżone to do Panamy, na przykład w Kostaryce jest zbliżone, ale tam jednak ta przestępczość jest wyższa niż akurat u nas w Panamie. Ale to zależy bardzo jeszcze raz od tego, gdzie coś sobie kupisz. No bo na przykład jak stwierdzasz, no nie wiem, taki romantyczny domek sobie kupię wśród miejscowych i popatrz, jaka fajna cena. No to wtedy skończysz z czymś takim, że to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy przyjdą i tam ewentualnie ciebie obrobią. Jeszcze jak masz szczęście, to ciebie nie będzie, to tylko wiesz, wyniosą ci coś z domu. No to w takie coś lepiej się nie pchać, ale to myśmy od razu przerabiali tą pracę domową, że od razu widzieliśmy, żeby unikać czegoś takiego. No i są takie miejsca jak na przykład, no tutaj gdzie my mieszkamy, no tego typu miejsc jest dużo takich community, że od 9 lat tutaj nie było niczego takiego, co można się było obawiać. Ja nawet jak byłem w Panamie po raz pierwszy, to tak bardzo przejąłem się tym, że jak wyszedłem po raz pierwszy na plażę tutaj, żeby się przejść, tak myślałem, gdzie jakiś kij może sobie znaleźć, żeby jakby coś, no to odgonić się albo coś. Ale to było tylko 9 lat temu pierwszy raz. Już potem czegoś takiego nie było. To ja słyszałem, kiedy byłem pierwszy raz w Ameryce Południowej, to mi opowiadał miejscowy, że tam jest takie powiedzenie, jak chodzi o bezpieczeństwo właśnie, że cena czyni cuda. To co jest taka firma obuwnicza w Polsce, duży koncern obuwniczy, CCC, czyli cena czyni cuda. No więc to już wtedy w Argentynie mówili, że cena czyni cuda, czyli jak dobrą cenę zapłacisz za mieszkanie, to czyni cuda i jest fantastycznie. Ja nawet powiem tutaj coś innego a propos tej ceny właśnie i bezpieczeństwa. To polega na tym, że bardzo wielu obcokrajowców łapie się na tym, że na przykład patrzą, o popatrz jak tanio tutaj można kupić. Tak. No jest tak, że tu trzeba uważać, bo tam gdzie jest tanio, to też życie ludzkie jest tanie. Dlatego nie kupuje się w Salwadorze, w Hondurasie, bo to idzie w parze niestety z tym, że trzeba uważać. Jest pewien limit tego, jak tutaj no tak, może być tanio. Ale to miało znaczyć, że wysoka cena czyni cuda. Raczej tylko, że... Dokładnie, ale w drugą stronę jest to samo. Że niska też czyni, tak. Następne pytanie to jest to takie. Czy Panama jest przyjazna dla biznesu? Czy tylko dla biznesu, czy również dla emerytów? Panama to są głównie emeryci. To biznes raczej nie. W Panamie jest tak, że na przykład tutaj wśród naszych znajomych, to ja bym powiedział, że 80% przynajmniej albo i więcej to są emeryci. I myśmy to zrobili inaczej, bo zamiast czekać na emeryturę i potem się dopiero przenieść, wiadomo, w wieku emerytalnym jest nieco gorzej, jest trudniej to zrobić, no to myśmy stwierdzili, że weźmiemy jedno i drugie i akurat przeniesiemy się już teraz, ale jeśli chodzi właśnie o to, czy Panama jest przyjazna dla biznesu, ona jest przyjazna, żeby na przykład tutaj żyć, ale gdzieś indziej mieć biznes. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo to bardzo wiele osób, na przykład młodszych, wpada w tego typu pułapkę, że o, tutaj jest fajnie, są palmy i plaże, to sobie tam przyjadę i co? I no będę pracował tam może long distance dla kogoś tam, nie wiem, w Polsce, czy tam w Kanadzie, czy w Stanach. No jest fajnie, jak ta praca jest, ale jak ona potem nagle się skończy, no to potem trzeba sobie ten budżet obcinać. Albo na przykład, co gorsze, co bardzo dużo osób robi, o ja przyjadę, ja mam zdolności, ja jestem młody, no to jestem otwarty i tutaj coś sobie znajdę. No sobie znajdziesz, ale będziesz, no ta skala płac będzie taka zbliżona do tego, co płacą tutaj. Tylko, że nawet gorzej masz, no bo
niektóre prace to tutaj w ogóle są chronione, nie możesz być lekarzem, prawnikiem, inżynierem i tak dalej, bo to Panamczycy, zresztą tutaj dużo krajów, zabezpiecza się, żeby nie było za bardzo konkurencji z innych krajów. Ale widzisz, można tutaj na przykład biznesowo bardzo dobrze wyjść, ale na takiej zasadzie nawet otworzyć tutaj sobie biznes i konkurować z miejscowymi. I to udaje się nawet, ale to taki innego rodzaju biznes. Ja tutaj podam przykład. Mamy znajomą Polkę, która wyszła za Niemca i tu, w Polsce im się nie udało, no bo niestety nie mogą się nauczyć języka polskiego i wylądowali w Panamie. I on otworzył tutaj tego rodzaju biznes, że robi meble. Ale stwierdził, nie, no jak będę musiał, nie wiem, robić, to znaczy, nie wiem, no wyceniać tą moją pracę na tyle, ile wyceniają Panamczycy, no to ciężko będzie przeżyć. No i stwierdził, no to będę wyceniał tak jak w Niemczech i w Polsce. No i się okazało, że oczywiście każdy stwierdził, nie, no słuchaj, no szansy nie masz. Ale tak, kilka lat upłynęło, nie można się dopchać do niego, żeby już zrobił meble, no bo on już ma na pół roku zarezerwowane wszystko. I teraz, dlaczego mu się udało? No przecież tutaj przyjechał, zaczyna konkurować z miejscowymi i dobrze na tym wychodzi. I właśnie Polacy, Europejczycy dobrze na tym wychodzą, ponieważ mamy pewnego rodzaju takie zdolności, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że mamy. Bo my na przykład oddzwonimy do klienta, odpiszemy mu na czas. Jak chce zrobić wycenę w jakimś czasie, to szybko zrobimy mu wycenę w tym czasie i się okazuje, że tutaj bijemy każdego lokalnego, który to nie oddzwonię, a tutaj mnie nie ma, albo mi się nie chce. To się nazywa tania siła robocza. W Indiach jest tania siła robocza, ale jak ktoś zatrudni hinduskiego informatyka, to go po pół roku zwalnia, bo nie może wytrzymać właśnie z powodu nieterminowości. Kłamią, wiesz, niechlujni i tak dalej. To jest ta cała dolina krzemowa hinduska, Bangalore, się zawaliła właśnie z powodu tego, że ta tania siła robocza, to ona jest bardzo droga w sumie, bo jeżeli on trzy dni w tygodniu nie pracuje z jakiegoś tam powodu, nie wiesz, gdzie on jest, jeżeli on się jeszcze do tego pomyli, jeżeli coś źle usłyszy, także to jest rzeczywiście... No to tak samo to jest takie amerykańskie powiedzenie, you get what you pay for, masz to, co zapłaciłeś, prawda? Więc te takie tanie, no są, jest kraj, wyjątkiem jest Meksyk, wiesz? W Meksyku, jak, a propos mebli, nie? W Meksyku jak ci zrobią meble, to będą na czas, będą porządnie zrobione i będą tanie. Znaczy relatywnie do zachodu. Oni się specjalizują w tych meblach rustykalnych, nie każde meble zrobią. Także Meksykanie na przykład sprzedają meble, dużo mebli do Polski, tych rustykalnych, takim wyższej klasie w Polsce, a polskie meble są bardzo popularne w Meksyku. No dobrze, mamy tutaj jeszcze... Mogę jeszcze coś dorzucić, Janek, bo poruszyłeś tutaj bardzo fajną sprawę, jeśli chodzi o programistów z Indii. Mamy programistów z Indii już tak 10 lat przynajmniej, albo i więcej. Bardzo dużo, masz rację, trzeba było przyjąć, przeszkolić i potem szybko zwolnić. I udało się nam w końcu dobrać tam dwóch, ale to polega na czymś takim, że na przykład robią ci stronę i potem nagle patrzysz na tą stronę, czcionka zielona jest, nie? I tak, dlaczego ona jest zielona, nie? I pytam się Hindusa, no słuchaj, dlaczego ta czcionka jest zielona? Bo nie napisałeś mi, że ona nie ma być zielona. Tak, no tak, ale ja ci nie napisałem, że ona nie ma być niebieska, nie ma być brązowa i tak dalej. To co, ja to muszę pisać? Nie? Ale on miał taką intuicję i tego mu nie zanegowałeś. No, no to jest, wiesz, to jest tania siła robocza. To jest takie w sumie bardzo ciekawe. Ja wiem, że na przykład w tym momencie, no to nie zalewa krew, no to już chciałbym, wiesz, to muszę się wyładować. Nie wiem, no z żoną to przedyskutować, żeby, ale z perspektywy czasu jest to bardzo fajne, jak właśnie z takimi innymi nacjami, wiesz, co ma się do czynienia, to wtedy dopiero się widzi tą różnicę, że nie wszyscy są tacy sami, nie takie same podejście jest do pracy w każdym kraju na świecie. Jest tak, że nawet Europejczycy, my widzimy, jak to na przykład u nas w Europie jest, też są różnice bardzo duże, ale jak na przykład no, weźmiemy kogoś zupełnie z innego kontynentu, no to tragedia jest wtedy.
No zależy z jakiego. Powiedz mi, bo też takie pytanie jest, żebyś trochę o cenach powiedział, o cenach takich życiowych, najbardziej, najczęściej kupowanych usług i towarów. No na przykład, ile płacisz za obiad w restauracji takiej szybkiej, nie fast foodach, tylko takiej kafeterii? Panama generalnie jest trochę droższa niż Polska. I na przykład tutaj walutą są dolary, więc za taki obiad dla jednej osoby to 20-22 dolary w takiej porządnej, dobrej restauracji. Oczywiście można jeść tak jak lokalni, gdzieś tam przy drodze stanąć, też tam zjeść, nie wiem, miskę zupy i wtedy płaci się 2 dolary. Można i w taki sposób, ale to nie po to się tutaj przeniosło, żeby tak bardzo obcinać na tym standardzie życia. Ile kosztuje zatrudnienie pomocy domowej? To jest właśnie bardzo duży plus. Bardzo duży plus. Jest tak, że u nas zatrudniamy tylko do sprzątania u nas w domu i ta osoba bierze za cały dzień pracy 30 dolarów. U nas już teraz idzie tam mniej więcej 35, a jak myśmy przyjechali 9 lat temu, to było 20 i nawet Panamczycy bardzo się wkurzali, o, bo wy obcokrajowcy to zaraz byście chcieli płacić 30. Stąd też to rzeczywiście jest tanio, bo w Meksyku za 100-120 dolarów miesięcznie ma się pokojówkę. Znaczy, a to może tak kiedyś było, Janek, już teraz się to zmienia szybko. No, zależy gdzie, no pewnie nie w Cancun, ale na przykład w Monterey mam znajomych, to oni mają, a tak płacą między 120 a 150 miesięcznie za sprzątanie, utrzymywanie domów w czystości, myje. Jak z gotowaniem to 200-220 dolarów na miesiąc. Ale to masz rację, bo to zależy też gdzie. Tutaj jak na przykład ceny w dużym mieście, to one są właśnie tak 35-40 dolarów, ale ja sobie wyobrażam, że jak na przykład gdzieś się tam mieszka w jakiejś wiosce albo w małej mieścinie gdzieś tam w głębi Panamy, to jest połowa tego może. Benzyna ile kosztuje? Benzyna ile kosztuje? Kosztuje bardzo mało. Bardzo mało. Chyba litr paliwa to teraz jest, nie wiem, 80 centów, bo to bardzo skoczyło, a tutaj ja pamiętam kiedyś było 45, jak myśmy przyjechali. Jest bardzo mało, dużo taniej niż w Kanadzie płaciliśmy i na pewno... 80 centów za litr? Tak, tak. I to tej lepszej, bo tutaj mamy tylko dwa te grades, to jest 95 ten lepszy i 92 ten taki gorszy. To w Polsce o połowę więcej. Gdzieś dolar 20, dolar 30. Chleb ile kosztuje? Chleba to oni nie jedzą pewnie, placki jedzą, tak? Tortillas? Wiesz, no tutaj wkraczamy w taką strefę, że bardziej żonę bym musiał dać, bo jestem od zarabiania, żona od wydawania pieniędzy. Wino, buty, wino, znaczy odzież. Wino jest niesamowicie tanie. Ja tutaj butów niestety nie mogę na siebie dostać, no to muszę gdzieś tam latać, bo ja jestem raczej wysoką osobą, a tutaj Panamczycy są dużo niżsi niż Polacy, bardzo dużo niżsi. Więc butów za bardzo tutaj nie kupuję, ale jeśli chodzi o wino, no to tutaj dużo się kupuje i to jest tak, że dużo jest z Ameryki Łacińskiej, wiadomo, Argentyna, Chile i na przykład za taki duży karton, to jest najtańsze wino, jakie może być, Clos chilijskie, to płaci się coś około 2 dolary. Podatki niskie mają, te akcyzy mają niskie, bo wszędzie tyle wino chilijskie kosztuje wszędzie tyle samo, jak się kupuje go w Chile. Tylko potem jak dowiedziesz do Ameryki, to tam podatku jest 8 dolarów na takim opak kartonie, a u was widocznie 50 centów albo coś takiego. Tak, ale oprócz tego jeszcze na przykład, że płacisz podatek w sklepie, to ten podatek wszędzie po drodze jest też naliczanek, na przykład w Kanadzie i przypuszczalnie w Polsce, że na przykład oni to muszą rozładować tym osobom, muszą płacić, te osoby płacą większe podatki, ta firma musi płacić większe podatki, potem transport musi być do jakiegoś magazynu, więc to po drodze narasta, to już nawet jak sklep to bierze do siebie, no to już jest dużo, dużo droższe
to nie jest tylko ten ostatni podatek, który się płaci, ale tak wszystko naliczone po drodze. Może wróćmy teraz do rejsu, bo przepłynąłeś z Panamy poprzez Kolumbię, tak? Potem byłeś na Puerto Rico, przez Dominikanę. Nie, myśmy potem wskoczyli na Arubę, Curaçao, potem była Jamaica, Kajmany, które są bardzo ciekawe i tak zakręciliśmy do Miami. Na okrągło, że szybciej. No to przejechałeś prawie całe pół Karaibów, prawda? Południową część Karaibów. Jakie wrażenia, jakieś porównania? Karaiby są takie ciekawe, jeśli chodzi właśnie, jak patrzy się z takiego biznesowego punktu widzenia. I to polega na tym, że oni to fajnie nazywają, jest to taki Caribbean Time, ale to jest taki fajny zwrot, który zastępuje taki zwrot karaibskie lenistwo. Jest tak, że idziesz na przykład, nie wiem, jest tak, że chcesz kupić lody, wychodzisz z tego cruise'u, idziesz do jakiejś budki i ta pani już taka znużona na ciebie się patrzy i no i ty mówisz te lody i ona gdzieś odchodzi i ty nie wiesz, czy ona poszła ci te lody przynieść, czy nie, no nie ma 5 minut, w końcu jakiejś innej pani się pytasz, ja nie wiem, zamówiłem mu tej lody, no ja nie wiem, ona poszła, tak, nie bój się, nie denerwuj się, tylko 5 minut czekasz dopiero, no to poczekaj dłużej. I ja pamiętam coś takiego, że tutaj mamy znajomego Polaka, który gdzieś tam, nie wiem, wyniósł się w każdym razie z Polski do St. Kitts. I St. Kitts no, to jest taka malutka wysepka, właściwie dwie wysepki połączone. To jest St. Kitts i Nevis. I oni tam mieszkali z żoną, bo wnieśli się na zawsze. Po 8 miesiącach już ich tam nie było. Więc teraz, co mu się tam nie podobało? Pytałem się jego, no to powiedz mi w takim razie, słuchaj, no ilu tam było Polaków? No mówi, no ja i żona, ja to byłem 50%, żona drugie 50%. No to też było takie zastanawiające. I na przykład z punktu widzenia Polski to mamy takie romantyczne wyobrażenie, o fajnie, popatrz, ta wysepka, ta palma, a jeszcze jakby tam był jakiś sklepik, no to już w ogóle by było fajnie. I tak na przykład bardzo często jak rozmawia się z kimś z polskim, to jest tak, no fajnie, no to tam będziesz, co będziesz robił? To ja będę tak czytał książki, oglądał sobie te filmy wszystkie, które mam. No dobrze, a co 2 miesiące później będziesz robił? Jak już przeczytasz te książki, już będziesz miał dosyć. I jest takie coś, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo takie życie w takim otoczeniu, że mamy takie socjalne kontakty z innymi, to jest tak bardzo potrzebne. Jak to się ma na co dzień, to się tego nie widzi. A jak nagle, nie wiem, no przeniesie się na taką wysepkę i na przykład się tam żyje, no to to życie socjalne już tak się obcina bardzo, mimo to, że nowych znajomych się znajduje, no to nie jest to, co było. Ja pamiętam, coś takiego było, wiesz, że chcieliśmy wynieść się z Kanady, i było, że przeprowadzaliśmy się do Panamy i ja poszedłem do mojego prawnika i on mówi, dobrze, że nie wylądujesz na wyspie. I tak, a dlaczego? Mówię, tutaj kiedyś miałem taki przypadek, klient do mnie przyszedł, chciał sprzedać firmę, oczywiście w Kanadzie zaraz bym musiał ponad połowę dla rządu oddać, więc stwierdził, nie, to ja to zrobię inaczej, to ja tej firmy jeszcze nie sprzedam, tylko najpierw się przeniosę gdzieś tam na wyspę i właśnie nie pamiętam, czy to była Antigua, czy inna wyspa, on się tam przeniósł i po kilku miesiącach był z powrotem w Kanadzie. No i ten prawnik się go pyta, a co ci się tam nie podoba? Mówi, wiesz, nie wiesz. Wszystko tak fajnie wygląda, jest to tak romantyczne, zanim się tam wyjedzie. Bo to co innego jest, jak jesteś w tym resorcie czy hotelu, a co innego, jak już tam musisz mieszkać na stałe i widzisz te takie brudy, których nie widzisz za bardzo na co dzień. Stąd też te wysepki są takie no fajne, ale żeby wysiąść, zobaczyć, sobie gdzieś tam pójść na plażę i potem zaraz stamtąd wyjechać. Ja poznałem w Hiszpanii lekarkę, Polkę, która postanowiła zerwać z tym ciężką pracą i ciężkim zawodem i kupiła sobie mieszkanie w Hiszpanii przy plaży, przy samej plaży. No i w pierwszym roku chyba cały rok spędziła w Hiszpanii, a w drugim roku to tylko była w czasie lata i potem, a potem wraca do Polski, wynajmuje mieszkanie w Polsce, bo wszystko w Polsce sprzedała, wynajmuje mieszkanie i 8,5 miesiąca jest w Polsce, a mieszka w Hiszpanii. Nie może wytrzymać tego, że
jak tam się kończy lato, bo w Panamie czy na Karaibach lato jest cały rok, prawie cały rok. Natomiast w Hiszpanii lato jest tylko 2,5, no może 3 miesiące do góra. A potem jest pusto dookoła we wszystkich tych wieżowcach, hotelach, pensjonatach, hotelach. Nie ma ani jednej osoby. Wszystkie kawiarnie, wszystkie sklepy zamknięte i właściwie nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Tak, to jest problem. To się kiedyś mówiło, że to jest smutek tropików, ale to właśnie wynika z tego, że jak się ktoś nastawia na całoroczne lato, to naprawdę można zwariować. Z nudu przede wszystkim. Ale tutaj trochę mam, Janek, inną opinię. Proszę Państwa, proszę wybaczyć takie gwałtowne zakończenie tego naszego odcinka, bo awaria nastąpiła po drugiej stronie. To była część pierwsza rejsu po Karaibach, druga część i trzecia pewnie będą w kolejnych nagraniach. A dzisiaj tylko jeszcze opowiem o ogłoszenia parafialne. Proszę Państwa, więc jak zawsze przypominam o tym, żebyśmy uczyli dzieci odporności na działania rządu i polityków, uczyli ich samodzielności, krytycyzmu i twórczej postawy. No i oczywiście negocjacji, umiejętności przekonywania, bo to zawsze w interesach pomaga. Uczymy ich przedsiębiorczości, odkrywamy w nich przedsiębiorczość i temu służą książki Akademii Młodych Milionerów. Także zachęcam Państwa, żebyście swoim dzieciom i wnukom przeczytali te książki, a poza tym sami je przeczytali, albo może niedługo będzie cały komplet audiobooków, to wtedy będziecie mogli sobie też to wysłuchać. Naprawdę to są fajne, ciekawe opowiadania, poza tym będziecie mogli się łatwiej z najmłodszymi porozumieć. Druga sprawa, proszę Państwa, ważna, w związku z tym wszystkim, co opowiedziałem w poprzednim filmie o likwidacji gotówki, jednym z ratunków przed tym zniewoleniem, jakie likwidacja gotówki przyniesie, jest złoto i srebro. I przypominam, że naszym dealerem jest Mennica Mazowia, mennicamazowia.pl przez V Mazowia, to tam znajdziecie Państwo kontakt z nimi, zaoparcie się w złoto, póki jeszcze nas inflacja nie zniszczyła, czy Was nie zniszczyła i nas wszystkich, póki nie zaskoczyła nas niewola pieniądza cyfrowego, to się może stać bardzo, bardzo szybko. Co prawda rentowność obligacji i tak dalej, to ma wpływ na cenę złota, ale nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze ten wpływ, który nas niejako uwolni od posiadania złota i będziemy go mogli sprzedać na jakieś inne cele. Osobom, które się rozglądają za domem w Hiszpanii, polecam agencję Buendia w Puerto Mazaron w Murcji. Telefon +34 968 006 077. Wiadomości, te wszystkie, o których mówię, są w opisie pod filmem. Tam Państwo znajdziecie. Oczywiście proszę kliknąć rączka w górę. Też nie zapominać o subskrypcjach. To nam pomaga, to nas też jakby lepiej rozpoznaje i daje łatwiejszy algorytm poruszania się czy obecności na internecie. Proszę Państwa, wspierajcie Polski Ruch Antywojenny. Strona internetowa Polski Ruch Antywojenny, jedno słowo, .com. To jest bardzo ważna organizacja i również jak myślicie o swoich dzieciach i wnukach, i braciach, i mężach, to nie zapominajcie, że Polski Ruch Antywojenny jest właśnie po to, żeby ratować życia tych Polaków i żeby skończyć z wojną, głupią, niepotrzebną wojną. Szanujmy się nawzajem, pomagajmy tym, którzy są w potrzebie, wspierajmy tych, którzy na to zasługują, chociaż drobną jakąś wpłatą tych, którzy w naszym imieniu walczą czy ryzykują. Nie bądźmy zawistni, zawiść najbardziej szkodzi zawistnikom. Do widzenia, kłaniam się.